I ostatni, najbardziej kontrowersyjny punkt, z którym większość osób się totalnie nie zgodzi i powie, że w ogóle nie powinien jako dietetyk kliniczny tego mówić. Tutaj jest mowa o tym, żeby zrezygnować z... Kłaniam się, z tej strony Bartek Szemraj ze Strefy Przemian. W tym filmie powiem o 5 najniebezpieczniejszych poradach dietetycznych, o jakich w życiu słyszałem. Jedziemy po kolei. Oczywiście porada numer 4 lub 5 będzie najbardziej kontrowersyjna, dlatego bardzo proszę, oglądajcie ten film do końca. Pierwsza porada to waż się codziennie. Moim zdaniem totalna głupota. Po pierwsze, dlatego że na wagę składa się, jak już pewnie mnie oglądacie, to wiecie, masa mięśni, masa tkanki tłuszczowej, ale również treść, która jest na przykład w naszym przewodzie pokarmowym. Dodatkowo stopień nawodnienia ma ogromne znaczenie, bo jeżeli zaczniecie sobie pić więcej wody w ciągu kilku dni, to wasza waga pójdzie w górę. Ale nie dlatego, że przytyliście tkankę tłuszczową, tylko dlatego, że wasz organizm zaczął więcej wody magazynować albo uzupełnił te magazyny wody. Co nie znaczy, że to jest złe. Wręcz przeciwnie, to jest bardzo dobre, dlatego że w 3/4 nasz organizm składa się właśnie z wody. Więc oczywiście nawadnianie jest bardzo istotne. Więc teraz, jeżeli macie tyle zmiennych, które powodują to, że wasza waga się waha i możecie w ciągu dnia ważyć nawet kilka kilogramów więcej lub mniej, nie widzę żadnego sensu w tym, żeby to robić codziennie. Zważ się raz na miesiąc maksymalnie. I tak uważam, że waga nie powinna być w ogóle wyznacznikiem efektów, aczkolwiek żyjemy w czasach, w których przyjęło się, że waga jest najlepszym wyznacznikiem i sam niestety nie dam rady z tym walczyć. Zdecydowanie bardziej polecam robienie sobie zdjęć, mierzenie obwodów, czy choćby mierzenie sobie fałdu skórnego w okolicy pępka albo między łopatkami. To jest bardziej wyznacznik tego, czy spalasz tkankę tłuszczową, bo przecież po to tak naprawdę powinniśmy sprawdzać naszą wagę. Czy mamy efekty w postaci spalania tkanki tłuszczowej? Pamiętaj, na twoją wagę składa się masa mięśniowa, tkanka tłuszczowa, zawartość pokarmu, który jest w twoim przewodzie pokarmowym i oczywiście stopień nawodnienia. Ktoś mi oczywiście pewnie powie, Bartek, ale kości też składają się na twoją wagę. No tak, tylko wiecie, kości, nie mamy wpływu na to, ile wasze kości ważą. Jakby one ważą tyle i koniec. Także nie ma sensu o nich wspominać. Druga wskazówka, która jest non-stop powtarzana przez dietetyków, szczególnie ekspertów do spraw żywienia. Aby schudnąć, wystarczy deficyt kaloryczny. Możesz jeść co chcesz, najważniejsze jest to, żeby to się wszystko mieściło w deficycie. Okej, to jest prawda, super, możesz jeść samą pizzę albo samą czekoladę, jak będziesz w deficycie, to schudniesz. Tylko, moi drodzy, no to jest tragiczna wskazówka, dlatego że tu chodzi o nasze zdrowie. Tutaj chodzi o to, że masz schudnąć, ale przede wszystkim masz zadbać o swoje zdrowie, o to, żeby przywrócić swój organizm do naturalnego poziomu, tak zwanej homeostazy, albo inaczej, wznieść go na wyżyny możliwości, czyli sprawić, że masz full energii, czujesz się świetnie, wysypiasz się i tak dalej. To jest istotne, a odchudzanie powinno być efektem ubocznym tego, a nie priorytetem, nigdy priorytetem. Pamiętajcie o tym, wasze zdrowie jest najważniejsze, bo jeżeli zajmiecie się przede wszystkim odchudzaniem, to prędzej czy później wasze zdrowie może na tym ucierpieć. Pamiętajcie o tym, nie patrzcie na odchudzanie krótkofalowo, tylko patrzcie na to, że musicie przywrócić wasz organizm do homeostazy, takiego optymalnego stanu, albo w ogóle robić wszystko, żeby optymalizować jego funkcjonowanie i uwierzcie mi, że odchudzanie przyjdzie na 100%. Tak się dzieje zawsze w strefie przemian, jak z naszymi podopiecznymi, jak w ten sposób działamy. Więc podsumowując ten punkt, po pierwsze zajmij się swoim zdrowiem i optymalizacją tego zdrowia, a po drugie odchudzanie przyjdzie zawsze jako efekt uboczny, bardzo przyjemny zresztą. Punkt trzeci, trochę skorelowany z tym, co było w drugim, czyli jak chcesz szybko schudnąć, to wejdź sobie na dietę 600, 800 czy 1000 kalorii. Moi drodzy, to jest głodówka. Oczywiście ma sens robić sobie pojedyncze dni, kiedy na przykład nie jecie albo jecie bardzo mało kalorii. To są pojedyncze dni w skali tygodnia, ale nie ma sensu głodzić się, nazwijmy, głodzić się, rzadko używam tego słowa, ale głodzić się. Nie ma sensu głodzić się permanentnie, codziennie, przez nie wiem, 3 czy 4 tygodnie. Dlatego, że wasz metabolizm to bardzo odczuje i totalnie spowolni. Wasza tarczyca to bardzo odczuje i również będzie mogła spowodować to, że wasz metabolizm spowolni. 3-4 tygodnie możecie rzeczywiście trochę schudnąć, no bo jeżeli spożywacie przez pierwsze, no tak naprawdę 2 tygodnie, 800 kalorii, a wasze zapotrzebowanie to jest, nie wiem, 2000, no to teoretycznie macie 1200 kalorii, których wasz organizm musi skądś wziąć. I część sobie oczywiście weźmie z glikogenu mięśniowego, część może weźmie z tkanki tłuszczowej, bo to nie jest zawsze powiedziane, że to jest z tkanki tłuszczowej, wcale nie musi być z tkanki tłuszczowej. I przez te 2 tygodnie może rzeczywiście
wasza waga spadnie może 1, 2, 3 kg, ale moi drodzy, po tych 2 tygodniach wasz metabolizm się dostosuje do tej podaży kalorycznej i po tych 2-3 tygodniach efekt totalnie znika, mija, dlatego że tak po prostu fizjologicznie działa, że wasz organizm się do tego zaadaptuje. I po 3-4 tygodniach nie macie efektu, jesteście zmęczeni i wasz metabolizm jest na poziomie 800 kalorii. I co się wtedy dzieje? Zaczynacie jeść więcej. Tylko znowu, jeżeli wasz metabolizm jest na poziomie 800 kalorii, a wy zaczniecie znowu jeść 2000 kalorii albo 3000 kalorii, no to co się dzieje? To jecie o 1200 albo 2200 kalorii za dużo. I co się wtedy dzieje? Zaczynacie tyć. I potem jest, Boże, ta dieta nie jest dla mnie. To wszystko nie jest dla mnie, to są geny. To nie są geny, moi drodzy, tylko to jest nauka i fizjologia. I jak zrozumiecie, jak to działa, to nigdy więcej nie wejdziecie sobie na taką właśnie dietę typu 800, czy 900, czy 700 kalorii, bo to jest totalnie bez sensu. Następny punkt, obiecuję, że będzie trochę krócej. Jedz jak najszybciej po przebudzeniu. Najlepiej w ciągu 30 minut po przebudzeniu się. Czemu? Oczywiście, ja tutaj daję wskazówki dla ludzi zdrowych i oczywiście są pewne schorzenia, które mogą powodować to, że warto jest zjeść szybciej po przebudzeniu, tak jak na przykład cukrzyca, ale teraz moi drodzy, nie wszyscy mają cukrzycę. Z drugiej strony, jeżeli ktoś ma cukrzycę i będzie jadł co chwilę albo za każdym razem, jak ma spadek cukru, to też nie jest tędy droga do tego, żeby tę cukrzycę jakkolwiek zaleczyć albo insulinooporność, żeby wyleczyć. Tylko moi drodzy, musimy się zastanowić, dlaczego nasz poziom glukozy we krwi ma takie fluktuacje, czyli czemu tak spada albo czemu idzie tak mocno w górę. Jeżeli na przykład rano masz totalną hipoglikemię, czyli twój poziom cukru spada, no to moi drodzy, coś jest tego powodem i nad tym się trzeba zastanowić. I teraz tak, w momencie kiedy ktoś ma insulinooporność albo cukrzycę, to czy powinien jeść od razu po przebudzeniu, czy nie, to jest kwestia dyskusyjna. Ogólnie rzecz biorąc, dążymy do tego, żeby wyrównać poziom cukru we krwi. Jeżeli on drastycznie spada, to coś jest nie tak i trzeba w ogólnej diecie coś zmienić. Ale wyjątkiem będzie właśnie ta sytuacja, że wtedy te osoby mogą zjeść trochę szybciej ten pierwszy posiłek. Ale wszystkie inne osoby, moi drodzy, po co jeść od razu po przebudzeniu się w momencie, kiedy twój poziom kortyzolu idzie w górę? Kortyzol to jest taki hormon, który potrafi wygenerować dla organizmu glukozę. Czyli w momencie, kiedy ci kortyzol idzie w górę, to bardzo możliwe jest to, że również poziom glukozy ci pójdzie w górę. Więc dostarczy ci to w pewien sposób energii. Dodatkowo pamiętaj, że masz jeszcze magazyn glukozy w postaci glikogenu mięśniowego i wątrobowego. I w momencie, kiedy tej energii masz niewystarczająco na przykład dostarczone, to z tego magazynu również twój organizm może sobie czerpać energię w postaci glukozy. Więc totalnie nie widzę sensu, żeby od razu po przebudzeniu jeść. Pamiętajcie, jedzcie wtedy, kiedy jesteście głodni. Podsumowując ten punkt, jeżeli jesteś osobą, która jest zdrowa, jedz wtedy po przebudzeniu, kiedy zaczynasz czuć głód, a nie 30 minut po tym, jak się obudzisz. Naprawdę nie trzeba, twoja gospodarka hormonalna dopiero się zaczyna rozkręcać, więc daj jej trochę czasu. To, co można zrobić po obudzeniu się od razu, to się nawodnić, to poćwiczyć, jakąś wdrożyć aktywność fizyczną. To jest istotne po przebudzeniu, a nie od razu jeść. Pamiętajcie o tym. I ostatni, najbardziej kontrowersyjny punkt, z którym większość osób się totalnie nie zgodzi i powie, że w ogóle nie powinien jako dietetyk kliniczny tego mówić. Tutaj jest mowa o tym, żeby zrezygnować z produktów odzwierzęcych oraz mięsa. I teraz, moi drodzy, mięso, produkty odzwierzęce typu jajka są najbardziej wartościowymi obecnie produktami, jakie człowiek może spożywać. I oczywiście, ja teraz totalnie nie biorę pod uwagę kwestii etycznych, tylko biorę pod uwagę kwestie rozwoju człowieka na przestrzeni tysięcy lat i człowiek jest stworzony do tego, żeby jeść zarówno produkty odzwierzęce, jak i produkty roślinne. Nie widzę żadnego sensu, żeby wykluczać jedne lub drugie. To, co jest bardzo istotne, to jest to, że w tych czasach mówi się tylko i wyłącznie o tym, że dieta zdrowa jest wtedy, kiedy jest roślinna. To jest totalna bzdura. Dieta może być zdrowa, kiedy jest roślinna, okej, ale może być tak samo zdrowa, kiedy jest odzwierzęca. Gdy sprawdzicie sobie, jakie wartości odżywcze mają mięsa, podroby czy jajka, no to moi drodzy, nie ma takiego produktu roślinnego, który mógłby konkurować z tym. Nie ma takiego produktu roślinnego, który w 100 gramach miałby tyle samo wartości odżywczych. Mówię tutaj o makro i mikroskładnikach, co produkt odmięsny. Moim zdaniem, optymalnym w tych czasach podejściem jest to, żeby bazować wręcz na produktach odzwierzęcych, żeby nawet miały 2/3 były tym, co jemy, a 1/3 to były produkty roślinne. Zdecydowanie polecam takie podejście z czystym sercem. Pod warunkiem, że oczywiście wszystkie produkty są dobrej jakości. Bo tak jak z produktami roślinnymi, tak samo jest z produktami zwierzęcymi. Jeżeli są złej jakości, absolutnie nie polecam ich
spożywać. Tyle ode mnie. Pamiętaj o tym, że jeżeli chcesz zacząć o siebie dbać, o swoją sylwetkę, o swoje zdrowie, to pamiętaj o tym, że nasza kompleksowa opieka w strefie przemian jest w najlepszej cenie na rynku, a dostajesz oczywiście najwięcej. Dostajesz nielimitowany kontakt z ekspertami, dietetykami i trenerami, dostajesz dostęp do ponad 300 przepisów, dostajesz dostęp do wyzwań, do zamkniętej specjalnej grupy na Facebooku, w której ludzie się motywują, inspirują i wspierają w działaniu. Dostajesz również spersonalizowane treningi i kursy. Wszystko, czego potrzebujesz do tego, żeby mieć najlepsze efekty. Link oczywiście do naszej kompleksowej opieki dietetyczno-treningowej w opisie do tego filmu. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, bardzo proszę zadaj je na kontakt @strefaprzemian.pl bądź tutaj w komentarzu i pamiętaj o tym, że po tym filmie wyświetli Ci się kolejny proponowany. Kliknij w jednego z nich, bo im więcej wiesz, tym będziesz mieć lepsze efekty. Dzięki bardzo i do zobaczenia w kolejnym filmie.